kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek Butowniczki. Jestem jeszcze w Londynie i pokażę Wam buty, które kupiłam właśnie w Londynie. Właśnie udajemy się na warsztaty Google'a, ale postanowiłam, że nagramy jeszcze ten krótki kawałek outfitu, w którym są buty. Buty, które tutaj mam, znalazłam w Primarku za 15 funtów, więc jest to około 75 zł. Moim zdaniem warta cena za takie buty. To są buty ze skóry ekologicznej, stylizowane na takie trochę ni to wojskowe, ni to takie ludowe. Bardzo mi się podobają te takie przeplecenia jak w łyżwach. To uwielbiam, w ogóle lubię sznurowane buty i są bardzo zgrabne. Są takie, że przylegają do nogi, nie są to takie buciory wojskowe, szerokie, które dodatkowo jeszcze powiększają kostkę, tylko właśnie są takie zgrabne, opływowe, wsadzam sobie spodnie do środka i wyglądają bardzo fajnie. Sam środek wygląda tak. Bardzo mi urzekł, jeżeli chodzi właśnie o ten wzór. Wygląda po prostu rewelacyjnie. I złote elementy, klamra, to są rzeczy, które najbardziej mi się podobają, ponieważ nie są to takie typowe buty ze srebrnymi tymi okuciami, tylko właśnie złote, co wygląda niezwykle szykownie w tym sezonie, no i ostatnio w ogóle złote jest modne. Tutaj takie przeszycia, jak widzicie, takie trochę, nie wiem, kojarzą mi się z taką, nie wiem, oksfordzkie trochę klimaty. Tak wyglądają te buty, są niesamowicie wygodne i to będą moje ulubione buty, jeżeli chodzi o zakupy w ogóle jesienne i zakupy primarkowe, zakupy butowe. To są moje ulubione, ulubione buty i będę w nich chodzić chyba cały czas. Także zapraszam Was na prezentację, na zdjęcia i napiszcie mi pod spodem, co sądzicie o takich butach, czy podoba Wam się taki styl. Do zobaczenia niedługo, pa, pa.